Crazy. Mm-hmm. How so? I've been killing a lot. I mean, innocent folk. I don't know why. Yeah, that's bad, Arthur. That's real bad. I know. I just... Well, you know me. Sure. I know you. But then you go act all crazy. You're up, but I've always been crazy. No, you haven't. Maybe Mike could put a spell on me. And maybe you're just being a fool. No, there's always that. Siema, jestem Disney, a to jest Red Dead Redemption 2. Poza odcinkiem postanowiłem sobie popolować troszeczkę i udało mi się zdobyć trzeci poziom łowiectwa. Tak, wiem. Za niedługo, za jakieś parę lat, może dotrę do tego 9 poziomu łowiectwa i będę mógł spokojnie w końcu móc zapolować na zwierzęta, na które chciałbym zapolować. Tutaj potrzebuję teraz, nie, drugi poziom łowiectwa, przepraszam, drugi poziom. Trzeci poziom łowiectwa będzie, jak wytropię 10 różnych gatunków zwierząt, używając lornetki. Szkoda tylko, że polując na królika i tam na jelenie, bo potrzebowałem, żeby sobie porobić torby, oczywiście nie udało mi się żadnych torby jeszcze zrobić, ale już mam troszeczkę skóry jelenia i tak dalej. Skanowałem po tych zwierzętach, wyszukiwałem ich, ten, jak to się nazywa, gatunki, a tutaj proszę bardzo, mam znowu 10 gatunków nowych wziąć, no come on, przecież wcześniej już skanowałem, to nie może doliczyć mi do tego? Nie może mi doliczyć. Są jakieś takie różne ryby i tak dalej, polowanie na niedźwiedzie, jakieś tam, co to jest, kurde, jakaś maska, kurde, nie wiem. No, także daleko mi jeszcze do sukcesu mojego kochanego. Ale dobra, chciałbym zobaczyć mniej więcej, ile brakuje mi jeszcze do tego. I tak dzisiaj zaczynam, mniej więcej, robotę u Jose'i. Co? Nie biorę żadnych, nic nie piję, co ty kurde, próbowało cię? Brakuje mi samca wapiti, proszę bardzo. Tutaj brakuje mi skóry borsuka, oczywiście wszystko w idealnym stanie. To jest skóra wiewiórki. Oczywiście odblokowałem wszystkie torby, bo jakieś tam miałem, że potrzebuję 5 trucheł zwierząt zawieźć do tego, do Pearsona. Jakieś tam skorzystać z tego z ogniska zwiadowczego. Skorzystałem z tego i odblokowałem sobie wszystko. I tu właśnie pantery mi brakuje, w ogóle pantera. Wczoraj polowałem sobie na panterę. Na jelenie i nie zauważyłem, że jak się zostawia truchło tego zwierzaka, bo brałem ich skórę w idealnym stanie, resztę zostawiałem. Jak się, bo chciałem po prostu więcej pozbierać, a jakbym założył takiego zwierzaka na konia mojego kochanego, gdzieś tam Hero sobie stoi, tam sobie stoi, no to bym jednym zwierzakiem go przygniótł, a tak to mógłbym parę skór wziąć na tego i wziąłem chyba z 5 skór. I mnie kurde dziabnęła pantera. Nie słyszałem jej, normalnie skradałem się i jej nie słyszałem. Normalnie rąbła mnie. Rąbła mnie i zarąbała, ale się zemściłem. Why? You know why? She's gonna kill herself when she hits the liquor. Sure, but. Kogo cię I guess that's her choice. I'll try speaking with her. Z kim? Kto? Karen? No Karen się chleje ostatnio mocno. We both know it won't work. No też mi się tak wydaje, że Karen ma w dupie to, co ja jej powiem. No ale dobra, gdzie ona jest?
Karen, kurde, jesteś typowa Karen czy nie? Gdzie ty? Ej. Javier. O, w ogóle, przy okazji też tak powiem. Tutaj na mapie, na mojej mapie obozu pojawiły mi się fajne rzeczy. Na przykład napad na Diligence z Leny. Gdzieś tutaj był jeszcze napad na bank z Charlesem. To chyba nie zginie. Chciałbym się tym też zająć. Tu jest gdzieś Leopold Strauss i tak dalej. No i właśnie gdzieś zniknął ten. Bo było więcej rzeczy do robienia. Jakiś tam, coś tam jeszcze było, chyba polowanie na bydło, czy kradzież bydła z wujkiem. No nie wiem, gdzie jest ta Karen. Mam to gdzieś. Idę do kurde Jose'i, bo chcę wziąć misję główną. Kto to mówi? Lenny? Lenny! No bo nieważne, poszedł, zginął. No tak, czy siak, idę do tego Jose'i, bo jestem ciekaw, co on tam mi zaproponuje. Ogólnie miałem ten taki, miałem korzeń łopianą dla Kierana, ale zniknął. Nie wiem, co się z nim stało. Pewnie się dowiem, nie? Wrócić musi, nie? No kurde, ktoś musi jeść, no chyba, że umie polować, nie wiem. No dobra, nieważne, Jose'a. Hey, Arthur. Come on! If we're gonna make it to this party, we sure as shit better clean up. Nie, przyjęcie. Oh yeah, old friend Dutch van der Linde is finally showing his true colors. Social climbing. Old Signor Bronte, that horrendous snake, has invited us to the ball, Cinderella. So my suggestion is we go and get you a gown. You son of a bitch. Ja z tą brodą idę, nigdzie nie mam zamiaru jej obcinać, nigdy. Proszę, nie każcie mi jej ścinać. Chcę tak iść. Dlaczego? Dlatego, że chcę zapuścić na dziesiąty poziom włosy i brodę. A jak będę musiał zgolić, to będę znowu w plecy. A nie, proszę bardzo, jestem. We are ridiculous. Utterly. I ain't never been to a ball in my life. Nor have I, if I am being honest. I used to quite often. There could be fine pickings. Oh, no pickpocketing. We are here to make real contact. What kind of contact? Well, I don't know. We'll find what we can. All I know for sure is we are going to a party at the mayor's house, and the guest of honor is the worst crook in town. We will find something. Okay. Nie wiem, skąd miałem to kasę. Coś chyba mi ominęło. Gentlemen, Luca. I'm afraid the mayor does not allow guns at official functions after last year's incident. Luca here will take you to Mr. Bronte. I believe he is expecting you. Follow me, gentlemen. W ogóle jestem ciekaw jednej rzeczy, ponieważ polowałem na ptaki, żeby zdobyć lotki, a okazało się, że nie wypadają mi z nich. Nie mogę przeszukać nawet ptaków, nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy mam za dużo tych piór, czy co? Bo potrzebuję lotek, żeby mieć lepsze strzały, nie? With a beautiful evening it shall be. Mr. Bronte is a very good friend with the mayor. Good evening, Pierre. Przyglądam jak kurde książę z bajki z tą brodą? Tak, pewnie, że tak. Mr. Bronte, he has a the thing, you know, respect. W ogóle skąd mamy tyle garniturów? Jesus. Smokingów, się jakby to Bronte. Come, in your face. Podążę za eskortą? Którą eskortą? Chyba tamtą. Eskorta. Eskortują na stacji, jesteśmy kurde ważni. To mi się podoba, proszę bardzo. Ten to nam buty mógłby czyścić z obrazu. Tacy jesteśmy kurde szlacheckie chłopcy. A jak? Ja tutaj nie byłem w online i szczelałem się z nimi. Nieważne, co się stało? Nie wiem, nic. Ha, jaki obraz. Super. The angry cowboys, you've arrived, and you've watched. A tak, Angelo Bronte. This is quite a party you've invited us to. Yes, quite something, although I'm not sure what. So, this is Saint Denis High Society. Yes, apparently so. And all these people, these are friends of yours, Senor Bronte. No, not quite. But they certainly are afraid of me. Like that one. See that wretch? He's the mayor. Henri Lemieux. He'll do anything for a dollar, and I mean anything. Politics is a foul business. Yes. Oh, and that one too. That is Alberto Fusar. He owns a sugar plantation out on the island, and he comes here to whore and despoil himself. Oh, and that is Hobart Crawley, a Confederate major in the war. I mean, hero, they say, but this is his very young wife.
I mean, a young mistress, that's the natural order of things, yes, but a young wife is unseemly. Oh, oh, the Redskins. I have no sympathy for them, because whoever is stupid enough to get tricked by the Americans, no, they get what they deserve, huh? Yes, and a letter to the mayor. Oh, yeah, that'll save you. Aha, nie wiem, czy wiesz, gościu, ale tutaj są obok siebie Amerykanie, więc tak. Hamuj się, koleżko. Paper man. Maybe we'll kill him for me one day. Well, we're not paid killers as such. Not in cold blood, anyway. I did not know you were so particular that you wouldn't help a friend. Oh, I'm willing to help in any way I can, within reason. I'm going to pretend to understand what that means. I meant no offense, sir. I'm none taken. None taken! Dobrze. Współpraca z nim może być problemem. They hate me. Non vedo l'ora di guardarti morire. Well, it has been wonderful conversing with you, but I can tell that you are very busy, and I won't waste any more of your time. Yes, yes, yes. Go, enjoy yourselves, and mingle with this vulgar scum. It'll make you long for the days when you could shoot each other and screw cows out on the open range. Those sure were the days. Good day, gentlemen. Good day. Bardzo śmieszny jesteś, makaronku. What exactly are your plans here? Well, we've not made any. Well, we are going to need some money. Money, yes, of course. But there's money at the trolley station. They keep a lot of cash there in the day. Now I could not involve myself in such matters, but you. As a guest, yes. As my guest, bah, do it, huh? Okay, good day, gentlemen. Goodbye. Ta, smacznego makaronku. Okay, ragazzi, adesso il vino buono. Si. Buono, kurde, to był taki ziomek, nie obrażaj go. I'll show you to the party, gentlemen, if you'll kindly follow me. No, dawaj, ruszaj się. No, Dutch. Kurde, czemu nie mogę mieć Melonika? Albo kurde, jakiegoś takiego cylindra, jaki ma właśnie Dutch? Co to ma być? Jak chodzę bez czapki? No tak, bo Dutch ma takie coś, bo jest tym liderem bandy, tak? To tak, to ma być, to jest po prostu seksizm, rasizm i kurde, co tam jeszcze? Nie! Co się stało? Aha, już wiem. Ja myślę, że odkąd przed rozpoczęciem serii gra mi się popsuła. To znaczy, ustawiłem sobie jakby styl renderowania, zamiast DirectX 12 to Vulkan. Przez co, jak ustawiłem na Vulkana, nie mogłem odpalić gry przez parę dni. Musiałem rozpocząć serię wcześniej, musiałem trochę ją opóźnić. I zaczął mi wyskakiwać taki błąd, jaki właśnie teraz wyskoczył. Nie wiem, czy było go widać, pewnie tak. To się właśnie obawiam. I powiem jeszcze oprócz tego, ten Angelo Bronto, on tak strasznie nami gardzi, bo widać było, że traktuje nas jak kompletnych śmieci, bo jesteśmy wyjętymi spod prawa bandytami, a jestem ciekaw, ile on ma krwi na rękach, zlecając takim bandom jak nam mordowanie niewinnych, nie? Albo winnych. To już jest hipokrytą. Unless it's information. Of course. Jose, you go find us some place to rob. Bill, go make us some new friends. I'm gonna find out if old Cornwall and what's his name, Milton, knows we're here. Gentlemen, be well. Oh. Coś miałem powiedzieć, zapomniałem. Ale kurde, obawiam się tego błędu, jak mi znowu wyskoczy. Będzie, to nie, boję się, że na przykład, nie wiem, będzie taki błąd, który jakby zaprzepaści możliwość, że będę mógł przejść grę, nie? Boję się tego, naprawdę. A Angelo Bronte otrzyma, kurde, fangę prosto w nohal. Ja to jest facet. Kurde, wszyscy... A no tak, przy okazji już wiem, co chciałem powiedzieć. Angelo Bronto tak się chwali, że ma szacunek wszystkich, a tak naprawdę nie szacunek, tylko pieniądze. Dlatego, jakby nie miał pieniędzy, to każdy by go miał głęboko w makaronie. To tyle, to chciałem powiedzieć, przypomniało mi się. Dobra, czas porozmawiać z kimś, bo miałem z kimś pogadać i tyle. Hej, nieznajoma, chciałabyś poznać nieznajomego? No, na przykład? No dobra. Aha, okej. Evening, gentlemen.
Hi there, sir. Gentlemen, I hope you're having a fine evening. Good day, sir. Oh. Why are you plaguing me so? Lemieux, this intellectual here was just insulting me regarding the Redskins. Chciałem dojechać do maksymalnego honoru, a to nie da się. Mr. Lemieux, I suggested that all of us, as Americans, had a duty to take care of people living in this land, and that extends to Saint-Denis. It ain't complex, Lemieux, and only an idiot like you, buddy, would try to make it so. I will not deny idiocy, sir, but perhaps now is not the time. Typical pansy! You are drunk, Ferdinand. Oh. I'm not drunk, you fool. But this man loves darkies. Hey, you are pretty drunk. Yeah, what say you and me cool off? O właśnie, chodź kolego. Zaraz zobaczymy, będziesz kurde błagał, żebym kurde cię puścił, ale później, później. Dokładnie, odeśpij. Czemu nie mogę zmienić kamery? Nie mogę zmienić kamery. Tutaj, gdzie się tutaj, o. Chcę zmienić kamerę, o. Proszę bardzo. Jest tak kurde cicho, przygłosi tą grę, bo gdzieś... A nie, no normalnie jest, liczę, że wszystko jest dobrze słyszalne. I tak dalej, dobra, let's go. Kurde, ale lewy ten błąd rozwalił. Dobra, dobra. Thank you, sir. My pleasure. Henri Lemieux. I hope you're enjoying my party. The mayor. Allegedly. There's quite a place you got here. It's not mine, and the city is horribly in debt, but we can still put on a good show. Do you know Evelyn Miller? My lord. The writer? Well, we seem to have another deranged drunkard on our hands. Shall we? My lord, they're fantastic. Oh, co się zaczyna. Mr. Cornwall was quite insistent, I'm afraid. He shouted down the telephone for several minutes. Mr. Cornwall is a horse's ass and a bad horse. I'm very sorry, sir. It's not your fault. I'm a fool for trusting him. I'll come and sign it in a minute. Let me enjoy the fireworks. Of course. Please say something about Cornwall. Yes. Find out what. Sure. Kurde, proszę bardzo, jestem James Bond z wielką brodą. I na 7 poziomie, więc to nie jest jakby max, jaką mogę osiągnąć tą brodą. Włosy co prawda są pewnie jeszcze krótsze, no ale, ale już widać, że już kurde wchodzą za kołnierz, także jest git. Co się pchasz na mnie? Służący, wykryjecie się, za bardzo się do niego zbliżysz. Przepraszam, przepraszam, się rozpędziłem, nie wiem dlaczego. O, hej, hej, ale fajerwerki. Widziałeś kiedyś małe fajerwerki takie, takie siaki i owakie? Co? Hej, hej. Bo trochę wyglądała jakby była upośledzona, więc dziękuję bardzo. Upośledzona od pieniędzy oczywiście. I nie widzi nic poza własnym zielonym światem dolarów. Zbliża się do służącego. Kurde, służący nawet mi... Zła broda, Artur. Chyba nie wyspał się. Nie. No ledwo tak. Jakiś tak mruży oczy. Ma jakby ten taki pasek dookoła, który jest tego rdzenia, tego żółtego tutaj, mojego rdzenia zabójczej precyzji, jest do połowy, więc nie jest jakby zmęczony aż tak mocno. No chyba nieważne, niech se będzie jaki se będzie. To sobie już widzę, mogę trochę swobodnie pozwolić, proszę bardzo. Ja tutaj byłem w online. Kurde, szczelina była gruba. Jako że... Wykrył mnie? Kurde, zgubiłem go! O Boże, to nie był on! Zgubiono służącego, przepraszam. Ja myślałem, że tamten jest. I muszę robić od nowa? Proszę, nie. Proszę, nie. Proszę. Kurde, nie. To jak wczoraj. To jak wczoraj, gdzie pojechałem z tym... Z tym gościem, jak się on nazywa, nie pamiętam. O, dziękuję bardzo, że mi tutaj przeniosłeś. Przeniosłaś gro. O, przejdź następnej osłony. Łup! Łup! Dawaj, dawaj, Artur. Jak było z tym Fernandem Freemanem, czy jak się ten gościu nazywał. Dawaj, dawaj, wyjdź z tego. To było dosyć... Na pewno mnie nie wykryje. Marie, ma Sherry, o, okej.
I will not have staff. Whoa. Weź się przyczep do tej ściany, Artur. Forgive me. I was unaware. And I'd slip in this house. Dobra. Jakby chyba mnie prawie wykrył, ale jednak nie. I said, have you lost your mind? Come here. Come here. Nie zgubię go. Co ty, kurde, ro... No ja tutaj, nie. Who do you think you are? This area is not meant for the likes of you, you know this. The standards in this house are slipping. This is a final warning to you, miss. A final warning. Gość, nie rozpędzaj się, okej? Okay? Zaraz pobrudzisz sobie tą białą, kurde, szmatę, którą masz założoną na siebie. Co? A. Kurde, wyżsi, ten, ludzie z wyższych sfer. Tylko, że jak pieniądze się skończą, to już są nie tak tacy, tylko pieniądze ich dzielą od biedaków. No, to w sumie ma sens. To jest oczywiste, zbyt oczywiste, nie wiem o czym mówię, ale tak. O, czyścisz mi buty, dziadku, z obrazu. Ja cię znam. Dawaj do góry. Bo trzeba będzie gościa chyba uśpić, bo tak stoi przy tych drzwiach, są drzwi, a nie. Ja mogę go tak pyk i do szafy. No i dobra, co tam dalej trzeba zrobić, co? Kurde, żeby tutaj nie wyszedł za mną. Dobra, schowaj się tutaj za tym. O, a nie, okej. Okay. Nie, księga rachunkowa, dobra, chcę sobie przyłączyć, kurde, kulturalnie na klawiaturę i myszkę. Dawaj, kurde, schyl się! Nie może się schylić, okej, okay, no nieważne. Jak tam? Czysto? No, nie wiem, nie pamiętam się, kurde, muzyka z Jamesa Bonda, ten... Jak tam, nieważne. Dobra, dawaj, księga rachunkowa. O kurde, wymywanie ekstra klasa. Mr. Leviticus Cornwall. Top secret. Extremely confidential. Very interesting. No, dokładnie. Trzeba przyznać, very interesting. Zbadaj list. Proszę bardzo, pokaż. Rozdacza po nagale, myślałem, że po nagrodę. Pochwali mnie przy wszystkich. List to Angelo Brontego od burmistrza Lemieux. Z biura burmistrza, dobra, mam to gdzieś jakiego burmistrza. Miasto Saint-Denis, Le Moyne. Maj 1899 roku, czyli ten rok aktualny. Mon cher Angelo, miasto po raz kolejny jest twoim dłużnikiem, a mnie zdumiewa twoja hojność. Twój wspaniały podarunek będzie kamieniem milowym, który pozwoli nam ziścić nasze marzenie o założeniu w mieście Uniwersytetu Światowej Sławy. Już prawie zebraliśmy fundusze potrzebne do otwarcia zarówno katedry teologii, jak i Wydziału Humanistycznego. Przyszli żacy z Le Moyne chwilę zawdzięczają wizji takich ludzi jak ty. Jestem ci dozgodnie wdzięczny. Twój przyjaciel Henry Lemmy. A obróć, co tam z tyłu jest? Pewnie reszta tego? Nie, myślałem. Zresztą jest tak, że po prostu z drugiej strony listu też tam jest reszta tego tekstu, który się przeczytało. Czy jest tutaj coś, co mogłem sobie gwiznąć? No tak, po prostu jestem już przyzwyczajony do tego, że biorę co nie moje, więc dlaczego bym nie mógł teraz tego zrobić, nie? No ale nie mogę. Jak zawsze mnie ograniczają. Chciałbym mieć większą swobodę w takich grach. Czy to jest taki bogaty dom? Czy tutaj jest mnóstwo pewnie jakichś złotych, kurde, sztućców czy innych, kurde, fajnych rzeczy? How do you do? Chyba, że do niego mówiłaś. To tam wąs się stary, co ty myślisz, że ona na ciebie leci? Leci na twoją kasę, rozumiem. Powiedziałem mu, co powiedziałem, co? A nie wiem, czy ona była od niego młodsza, nieważne. Nothing. This town is a waste of time. Maybe not. I think... Gentlemen, I think we're done here. What did you find out? There's plenty of money moves through here, of course, and I think I found out how we can grab some of it. Tak po prostu z tym wyjdziemy? Jakoś tak wątpię. Real one, I mean. But not yet. A city bank? Maybe. And a stuffed one. If we're gonna leave, that could be the one thing we need. There's also that trolley car station Senor Bronte told us about, and I heard about a high-stakes poker game. Come on. Może tam stoi ludzi, co się wydarzy. Nie możemy tak wyjść. Nie możemy tak wyjść bez niczego. Jest coś, czuję, coś się odwali. Albo i nie? Here comes Lenny. All right. Let's get in. Go home.
I ain't never felt so awkward in all my life. All them folk all so pleased with themselves. Oh, high society's pigeon shit. If you ask me, it's more like torture. Well, that's sort of the point, isn't it? Let the people torture themselves. Here's them papers I took. Anybody see you take this? I don't think so. I might have an idea. Let me think on it. Masz sprawę, da, czy ty dużo myślisz? No i czasem coś się udaje z tego twojego myślenia. Chociaż coraz rzadziej. Ej, nie przejmuj się, Dasz. Kiedyś może, kiedyś się coś uda w końcu dobrze zrobić. Bo ostatnio idzie ci świetnie. Interesting times. I guess. So what's next? Dancing lessons? Deportment? More along the lines of armed robbery. Jose is handling reconnaissance on the bank. He and Abigail are gonna run some distractions, see how the law reacts. Good. Oh, and I spoke to Evelyn Miller. Fine man. Here helping the Indian chief we saw. Yeah, I met him too, with the mayor. He's lobbying officials in Saint-Denis on their behalf. Maybe we could help. Maybe. Now, I think there's a lot of money on the riverboat. A lot of money. And Trelawney, he's investigating for us. He says to meet him at the tailor's. Okay. One big score down here, Arthur, and we disappear. We are almost heading home. Where is home? I don't know. Exactly. But I can smell it. I'm gonna go investigate this trolley thing old Bronte was talking about. Okay. Obyś miał rację, Dutch. Obyś miał rację. To wszystkie zdjęcia tutaj są jakieś? Artura? Matka chyba jego? Tu jest jego ojciec. Skoro po co trzyma w ogóle zdjęcie ojca? Mi się wydaje, że chyba nie za bardzo nim przepadał. Zbadaj. A to to widziałem już. Tu jest Artur, tu jest jego pies. Tu jest Jose, Dutch i Artur. To jest jego ojciec. No cóż, nie zawsze ojcowie są idealni. Dobra, gdzie tutaj się wychodzi? Wow, a ty kim jesteś? Poglądałaś mnie, wiem o tym. Abigail, czy to ty? Hej, hej, hej. Always good, nice to see you. Ale spadaj na dół, co tam jest? Jakiś znak zapytania? Uuu, czyli idę i nie wiadomo co wylosuję. Okej, okay, to mi się podoba. Mogę wylosować. Upojną noc w kasynie, gdzie zawsze... Wow, 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 hej, co tam tańczysz? Co ty próbujesz na mnie wejść? I tell you what, little miss romance. I was right. About what? Sandini. How so? It ain't romantic. It's evil. Evil can be very romantic. Shut up. I talked to this couple in town. Znowu się suknie bagują. There's this old rumor about people drinking blood. Human blood in town. That's just a silly old wife's tale. What? Blood drinking ain't romantic enough for you? Depends on whose blood. Very funny. Zabawne, dziewczyny. Zabawne. W razie nie ma co wpłacać kurde kasy, nie ma co się bawić, bo proszę bardzo, wszystko jest na żółto, a to oznacza, że są wszyscy zaspokojeni. Różnie to brzmi, ale nieważne. Tam jest Molly. Molly na Molly. Molly na Molly. Hej, ho. Ale czemu się to nie wyświetla? Chwila, bo to nie jest nawet w tym. A co tam mi Shady Bell? Co mnie to interesuje w tej chwili? Co, proszę bardzo, nieznajoma osoba. Mam od nieznajomej osoby zadanie? Wow. Josiah Trelawney? Profesor? Profesor! Nie mam pojęcia, kim jest profesor. Aha, ten gościu od tego. Ale pojadę sobie do Leopolda Straussa. Oczywiście wyznacza mi trasę. Dookoła świata. Gdzie jest ten Leopold Strauss? Ej, Strauss, gdzieś ty jest? Tam jest. To nie jest, kurde, tutaj, gdzieś blisko. Czemu mi wyznacza dookoła? Czemu w ogóle oznaczyłem go z kolei z blisko? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dawaj, Artur, biegnij! Dam radę. Dobra, wystarczy. Ogólnie zjadłem sobie to mięsko takie zarąbiste. Co ty robisz, Artur? Weź, daj. Ej, co ty robisz? O. Nie no, muszę sobie zmienić to, bo nie dam rady tutaj tego zrobić. O, proszę bardzo. On to jest coś jak takie mięsko. Nie wiem, czy ja go mam jeszcze. O, proszę bardzo. Żona gruba z tymiankiem. To jest zarąbiste. To jest zarąbiste. Mam tylko jeszcze jedną rzecz, więc... Znaczy jeszcze jedno mięsko, więc nie będę tego używał. Ale mniej więcej fajnie to wygląda. Że mogę sobie tutaj dodać. A przy okazji mi się kończy. Świetnie. To bym sobie coś tutaj zjadł. No jakieś normalne mięsko. Udało mi się doprowadzić w końcu Artura do stanu, że nie jest, kurde, ledwo żywy. I czemu masz maskę na twarzy? Zdejmuj ją.
Ale teraz będę miał tą maskę, a niech będzie. Także Artur już nie jest niedojedzony, tylko jest, jego waga jest poprawna, więc... koniec. Still working, Mr. Strauss. What you been up to? Trying to wrap up our accounts before we leave, Mr. Morgan. So you'll be joining us in Tahiti? I rather fancied Australia. A similar kind of people to us. Lots of opportunity. Dutch tells me we're going to be ranchers. Perhaps, but... so far, we have not raised many cattle. No. So, Mr. Morgan, will you help me finalize our business here? This is filthy work. We'll need money in Australia. For cattle and feed, I mean. Why flinch now? You never have done before. I don't know. Well, here they are. Some fishermen by the name of Davison, Algy Davison, living in a place called Catfish Jackson near Scarlet Meadows. A fisherman. And that's it. We're a union built on that, you know. Okay. Wal się, kurde, na dupę. Nie robicie. Wygląda, kurde, z twarzy to wygląda taki szczur. A tutaj a propos szczura. Hej! And how are you this morning? Morning, dear. Co tam? Behaving yourself? Of course. Aj, dłużnicy gangu, co samo oznaczenie? Wiem, że są uznaczeni, no. I kurde, chciałem powiedzieć nie szczur, tylko jaszczur. Kurwa, jestem tępy jak pół niski. Jak jaszczur, nie szczur. Do szczura to nie jest za bardzo podobny Strauss. Do jaszczura na pewno. Takiego, kurde, takiego obślizgłego. O, właśnie. O, tak, to tak. Jaszczur i szczur. Powiem szczerze, brzmi to bardzo podobnie. Ciekawe dlaczego. Dawaj, dawaj, leć. Dawaj, leć. Dawaj, leć. Tra-la-la-la. Tra-la-la-la. Yes, what is it? Have you seen Kieran? The O'Driscoll boy? No, I haven't. Firstly, he isn't an O'Driscoll. And secondly, I'm worried. Well, I'm sure he'll turn up. His sort normally do. Okay. Thank you. No właśnie. Powiem szczerze, że jeśli druga osoba pyta o Kierana i martwi się gdzie jest i on jeszcze nie wrócił, to coś czuję, że się domyślam, co się z nim stało. Będzie go pożar jakiś zwierzak. Ogólnie, ciekawostka taka. Wczoraj sobie łaziłem po obozie i usłyszałem, jak ten cały wielebny, jak się on nazywa, nie pamiętam, ten rudy taki, taki szalony i chleje dosyć dużo wody, powiedział, że gdzieś tutaj widział ducha kobiety, ubranej na biało. Nikt mu nie uwierzył, ale ja słyszałem, że gdzieś tutaj w grze, nie, że tutaj obok nas, jest, można spotkać właśnie takiego ducha. Tylko, że do niego nie dotarłem jeszcze. Jestem ciekaw, bo o, kurde, taki sam koń. Albo przynajmniej taki, który wygląda bardzo podobnie jak mój koń. Dobra, jedziemy kurde do długu. Oczywiście jest koło Braithwaite'u, więc straszny zbieg okoliczności. I tak na początku odcinka, jeśli dobrze zrobiłem, wstawiłem tą kobietę taką jakąś dziwną. Córkę chyba Braithwaite'ów, która została zamknięta tam w klopie, czy ja nie wiem jak to nazwać. I ona zaczęła jakieś liczby robić, ja tam szczeliłem w te łańcuchy i ona się, i dostałem minus ten, charyzmy, no honoru, dostałem na minusie honor, ja chciałem ją tylko uwolnić, chciałem odstrzelić łańcuchy, ale się nie udało, to jest niemiłe, bo te łańcuchy nie wyglądają na jakieś mocne, wystarczyłoby poszczelić i bym ją wypuścił, faktycznie jest porąbana, ale jeśli kurde krzyczy z tego, przez drzwi, że jest głodna, no to... No nie traktują jej tam za dobrze, nie? Zresztą, kurde, już samo to, że ją zamknęli łańcuchami, obłożyli dookoła... Ona jest chyba chora psychicznie, ale nie ma co się dziwić, w takiej rodzinie to każdy by był chory psychicznie. Także straszna przykład sprawa, weź nie bój się, kurde, mamy czwarty poziom więzi, a ty się koniu boisz. Wyluzuj, homie. Wiem, boisz się pum. Dlatego zawsze warto na polowaniu mieć konia ze sobą. Tak, dokładnie. Trzeba mieć konia, bo koń zawsze się spłoszy i wtedy... Wtedy wiadomo już, że ma się przerąbane i warto szykować najpotężniejszą spluwę, jaką się ma, bo albo biegnie niedźwiedź, albo puma. A to jest gorsze, bo niedźwiedź drze się z daleka już, że biegnie, a puma jest cicha, że aż byłem w szoku sam. O Boże, czy to jest to... Chyba to jest to miejsce. To jest to miejsce, gdzie jest ten chłopak. Jest ten chłopak tam, gdzie niestety zrobiłem to, czego nie chcę i co żałuję do dzisiaj. Czyli sprzątnąłem jego ojca. O kurde, nigdy w życiu już tego nie zrobię, naprawdę.
Jeśli kiedykolwiek zagram jeszcze raz tą grę, ja to zawsze będę wchodził tutaj z lasem, do każdego domu. Nie ma go. Nie ma zamiaru nic brać. Stąd. A gdzie jest ten synek? Snalku! Dziwne, nie ma go. No! Ale serio, no jak mam tam wejść? No, jestem tutaj, no i co? Może z drugiej strony? Może tutaj? No jest gdzieś? Co jest grane? No nie ma pojęcia, gdzie jest ten typol. Halo? No jak mam go znaleźć, skoro kurde nie ma go nawet tutaj tego? Może jest tutaj? Dostanę pewnie minus tego honoru, ale chciałem sobie tylko otworzyć. Nie wiem, to otwarcie szafy nic jeszcze nie tam. Nie ma go, po prostu go kurde nie ma. No to ładnie, no to zginął. No serio, nie ma go. No gdzie on jest? Chyba, że mam dług zabrać? Chwila, co ja mam tu zrobić? Poszukaj w domu... Aha, pożyczonych pieniędzy mam poszukać, okej. Okej, jasne, dobra. Kurde, okej. Ja szukam tego chłopaka tutaj nie ma. Pewnie, kurde, zniknął. Dobra, wezmę sobie wszystko, no cóż, chłopaku. Trzeba szukać wszystko, nie? Obszukać, cały dom, dawaj. Crackersy, kawa mielona, to mi się przyda. Młody jeszcze jest za młody, żeby pić kawę. Dawaj, co tu tak ubrudzone jakąś farbą? Co tu się stało? Ktoś tu malował coś? Fioletowa farba? Tak po prostu? Nie wiem. Szafka nocna. Chwila, w szafce nocnej może być, nie? Dobre papierosy? Nie, no te papierosy to bym wywalił, bo to i tak gówno daje. Zestaw kart kolekcjonerskich. Czekaj. Coś tu jest? Aha, nie wiem. A karta kolekcjonerska była w tym, tak? No ale serio, ja nie wiem, tutaj gdzieś będą te rzeczy ukryte? No powinno tak być, no tego chłopaka tutaj nie ma. Powinien tutaj być, ale go nie ma. Ale trochę wątpię, żeby tutaj chciał siedzieć z tego względu, że tutaj zginął jego ojciec, nie? Przez moją, kurde, głupotę. No ale cóż, następnym razem już będę pamiętał, żeby wchodzić do takich domów z lasem. Zawsze i wszędzie. Otwieraj tą szafkę. Przeszukaj szuflady. Jedna szuflada, druga szuflada. Dawaj. Nie lubię tego domu. Ten Strauss naprawdę jest podła szmata, naprawdę. Zapożycza się u takich ludzi. A że no, ludzie się u niego zapożyczają. Niby to jest jakby... ma sens, nie? No bo wiadomo. O, chyba to jest to. Udało ci się odzyskać dług. No to idę do Straussa. To będzie na tyle w tym odcinku. Nie ma tego chłopaka. Chłopaku, czy ci nie żal? Ty też nikogo nie ma. Dobra, spadam stąd. Nie ma co kurde czekać. Gdzie tu jesteś, koniu? Chodź. Powiem szczerze, mi się wydawało, że jak będę miał czwarty poziom więzi, no to wszystko będzie w porządku. W sensie... Co to jest? Sadie Adler? O kurde, tej to się nie spodziewałem. Dobra, Sadie Adler sobie w sumie... Nie wiem. W sumie to nie wiem, czy nie zacząć od następnego odcinka od Sadie Adler. Haha, proszę bardzo. Chyba jedzie Artur. Także to jest dosyć ciekawa sprawa, bo ona praktycznie w ogóle się nie pojawia. No niby jest, niby na początku gry tam była akcja z tym wypłonącym jej domem, z tą śmiercią jej męża i w ogóle ona chciała się zemścić. Potem przez chwilę był moment, gdzie ona zaczęła strzelać jako pierwsza, co się Arturowi spodobało, bo jest, nadaje się idealnie do tego gangu i tak dalej. Potrafi kurde postawić na swoje imię z twardą babką i tak dalej. A tu nagle cisza, koniec. Ktoś tam się pokłóciła z tym Pearsonem, czy z Billem? Chyba Pearsonem. No jakby go zerbała, to nie byłoby co jeść, nie? No ale tak czy siak, także to jest dosyć mało jakby wykorzystana postać. Kieran gdzieś zaginął. What the hell? Stary, ominąłem cię o, wiesz ile? O 2-3 metry, a ty kurde co, what the hell? Co, obstrałeś ten galoty, pantalony? Weź się uspokój. Nie można sobie jeździć. Denerwujące jest to. To jest takie AI jak po prostu z GTA 5. Lekko przejdziesz, lekko muśniesz, że ten... Zraniłeś mnie! Zaraz się wykrwawię! A lekko trącnąłeś tą osobę. Albo przeszedłeś obok niej. No come on. Uważaj, jak jeździsz! No, normalnie sobie jadę koniem. Co mam kurde jechać z prędkością kurde 5 km na 5 dni? Czy co? No, tak bym powiedział. Co to ma być po prostu? Lady! Dumbass! Yeah, dumbass! Trzeba wpłacić ten dług, żeby mieć z głowy to.
W ogóle niesamowite jest to, że Strauss sam powiedział, że to jest jakby koniec. Dziękuję bardzo, dług zrobiony, dług jest ten ostatni dług, jaki był potrzebny. I to tyle, dziękuję bardzo. Nie chcę do Sadie Adler. Proszę, żeby się nie zaczęła misja. Dobrze, że nie jest tak, że po prostu muszę podejść i się misja aktywuje, tylko że muszę kliknąć i wtedy dopiero. Co tam w ogóle jest na górze? To jest w ogóle takie pomieszczenie obok Artura. Nie wiem, tutaj jest coś takiego. Tutaj jest... Ktoś tutaj jest, a ja nawet nie wiem, jak tam wejść. Dobra, Saint Denis, ja chcę wpłacić ten dług i mieć to już z głowy. Dawaj, oddaj wszystkie długi. Misja się wtedy zakończy chyba, tak mi się wydaje. Oddawaj. No, Boże, tam jest kasy, no kurde, mało kasy tutaj nie ma. $24. Proszę bardzo, a coś tam mogę jakoś pomóc? Wspomóż gang to chyba wpłacenie kasy to jest. Nie o to mi chodzi. Chciałem zobaczyć, czy to drugie, księga rachunkowa, tak jest. Chcę zobaczyć, czy nie brakuje im niczego, ale jak widzę po żółtych tych ikonkach w prawym górnym rogu, to raczej im nie brakuje niczego. Tak mi się wydaje. Tutaj wszystko jest ok. Uwaga, następne, dawaj, też ok. I tutaj też jest... A, tutaj nie, proszę bardzo, zaopatrz obóz. Ok, proszę bardzo. I tyle. Chociaż nie wyglądało, jakby im brakowało czegoś, ale ok. Dobra, ludzie, to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Następnym lecę dalej z misjami. Myślę, że tutaj jakiś jest napad chyba. To jest napad na bank, tak mi się wydaje. Tak, napad na bank z Charlesem. O wiele bardziej mnie interesuje niż napad na Diligence z kimś innym. Napad na bank, parę stówek w kieszeni, spoko, nie? Albo ze stówę, no przynajmniej $100 to na ziemi nie leży. No chyba, że się ma dwóch idiotów, którzy próbują wysadzić dynamitem jakiś tam safe gdzieś tam w polach, no to wtedy $40 wpadnie, a potem może następne $40 i tak w końcu prawie się uzbiera ta stówa. Ale no nadal mimo wszystko $100 nie leży na ziemi. Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku z Red Dead Redemption 2. Boże, tych odcinków zrobiłem z tej gry i nadal ta gra mnie nie nudzi, to jest niesamowite. Cześć!